przełom października i listopada nie musi oznaczać w ogrodzie, że zaczynamy witać się z kolorami szaro-burymi. Zobaczcie na przykładzie roślin, które rosną u mnie w ogrodzie, że w tym okresie również ogród cieszy nas swoimi barwami. Tutaj widzicie mahonię Winter Sun, która normalnie powinna zacząć swoje kwitnienie w grudniu. Natomiast tegoroczny październik jest wyjątkowo ciepły, dlatego też mahonia ta zaczęła już kwitnąć. Niezawodne fuksy mrozoodporne, odmiana Mrs. Popo kwitnie od lipca. Aster wrzosolistny. Tutaj również aster, któraś z jego odmian. Rdest himalajski, niezawodna bylina, która kwitnie od końca czerwca aż do pierwszych przymrozków. Kolejne z fuksji mrozoodpornych. Odmiana White Neck Sparrow. Fuksja Dollar Princess o pełnych kwiatach. Gruntowa, mrozoodporna. Kolejna z odmian fuksji, odmiana Snowcap. Oraz Tom Thumb. Skimia japońska, odmiana Rubella, tylko że ona sprawia wrażenie, jakby kwitła. Natomiast to są jej pąki kwiatowe, które rozwiną się dopiero w kwietniu lub marcu. Róża angielska cały czas zachwyca. Róża tropikana pachnie egzotycznymi owocami. To jest róża okrywowa, różowa, która kwitnie niezawodnie od czerwca. Lawenda zakwitła po raz drugi już w tym roku. Trawy miskanty, odmiana Graciella. I kolejna z fuksji mrozoodpornych, Garden News. Odmiana o pełnych kwiatach. Jedna z odmian koci miętki w tym momencie jeszcze nie została posadzona do gruntu. Fuksja mrozoodporna Ricartoni. A to mała niespodzianka, jukka karolińska po raz drugi kwitnie w tym roku. To są egzotyczne kwiaty trójsklepki.
jedna z traw pampasowych, odmiana wariegata. Ponownie fuksja mrozoodporna Mrs. Popple. Budleja o żółtych kwiatach. Po raz kolejny rdest himalajski, Blackfield. Zawciągowiec. Ponownie rdest himalajski oraz trawa pampasowa w tle. Dziurawiec wielkokwiatowy. Trawa pampasowa. Ten ciemiernik troszkę się pospieszył i zakwitł już teraz. Ten też jest bardzo niecierpliwy. Wszystkim znana pelargonia bluszczolistna. To jest nerina, ale raczej w Polsce do uprawy doniczkowej, chociaż można spróbować w gruncie. Ostrogowiec kwitnie od maja. Kolejny Miscanthy graciella. Fantastyczna i zjawiskowa choicea Aztec Pearl. Po raz drugi kwitnie już w tym roku. A na sam koniec trawa pampasowa. Jeszcze raz.